Hej, hej, moi drodzy, do was niedzielny, z tej strony my jesteśmy w Medieval Dynasty. No dobra, tutaj już mamy, widzę, pola ogarnięte. Zobaczmy, czy tam to, co zarządziłem, posieli, czy nie posieli, bo to chyba tylko pszenica jest, tak, posiana, to będzie zimą ogarnięte, a to będzie na wiosnę. Dobra, moi drodzy, pijemy coś. Czekajcie, mamy coś do żarełka w ogóle. Ryby. Aha, no rybki to na handel. Solona ryba tylko taka do jedzenia. Szału nie ma. Wiecie co, może sobie weźmiemy co nieco, bo zamierzam pobudować, tak jak mówiłem, magazyn dwójeczkę dzisiaj. I chyba zrobię jednak to koło kopalni. Nie widziałem żadnych komentarzy na ten temat, więc zdecyduję sobie koło kopalni. O, tu można sobie wziąć ile możemy, no niewiele możemy. To już jest za dużo, ale to sobie od razu taką jedną zupę po prostu zjem. Albo wiecie co, nie, może rybę oddam. Tą zupę to wolałbym mieć ze sobą, bo nie wiem ile mi tam czasu zejdzie. Dobra, no i 147 rybek. Lecimy, moi drodzy. Przed nocą powinniśmy dotrzeć. Tak przynajmniej mi się wydaje. Kusza w dłoń. Nałóż, tak. Bełcik jest. Dobra, można celować, nie? Lecimy. O, przy okazji się napijemy. Skoro tacy jesteśmy niedopici. Dobra, polecimy sobie, postawimy ten magazyn i może będzie można faktycznie zająć się też tymi questami, od tak trochę dla zabicia czasu. Nie, no powiem wam, że zarąbia się ten nowy silnik. Jeszcze to zbajerzył, jeśli tak można powiedzieć. Zobaczcie, to jak to słońce, nie? I te cienie układają się. Widać, że... Tylko słońca może jako tako nie widać, ono gdzieś tu chyba jest, ale... To jak fajnie jest oświetlony teren, aż się normalnie chce tu po prostu łazić i oglądać to. No i lecimy dalej. Ładnie to wygląda, naprawdę. Dobra, już się przemęczył bidaczyna. Zerkniemy, czy mamy tu jeszcze kogoś do zabrania, ale chyba tu zostały same spabiaki. Trójka wydobycie, no nie? Coś się polepszyło u Erwinki. Myślistwo, bardziej mnie rolnictwo interesuje. Nie, na razie poczekamy, może dojrzeje dziewczyna. Jak jabłuszko będzie soczysta i z lepszymi statami. Nie wiem, czy im się te statystyki zmieniają, bo tym naszym ludziom to widać, że faktycznie, jak długo pracują w tym samym miejscu, to się tam podskoczyły, tylko kwestia jest tego, że oni od początku mieli je wysokie, więc to też może mieć znaczenie. Że jak miał wysoko za młodu, no to mu to gdzieś tam szybciej podskoczy, ale jak ktoś tak z trójką przyszedł, to może małe szanse ma, żeby mu się umiejętności jakoś tam wyostrzyły i podniosły. Ale kurczę, jesienią to magicznie nawet wręcz wyglądają te kolory. Fajnie ten silniczek oddaje te klimacik jesiennego lasu. O, żuberek sobie śmiga. Tu jakieś zajce, króliki biegają po polu. Aż miło. Aż miło, a tu brzuski, klony. Prawda, są tylko dwa rodzaje drzew w sumie, nie? A i tak to wygląda nieźle. Gdyby dołożyć tu jeszcze troszeczkę inne, to może by było w ogóle już bardzo realistycznie. Mamy jeszcze kawałek drogi. Powinniśmy przed zachodem słońca się, że tak powiem, dotoczyć do naszego miejsca pracy. Zerkniemy tylko, kogo tu mają na, że tak powiem, na zatrudnienie. Czy też takie sieroty nadal są, czy może coś lepiej wyszło? 3 i 2, a jedynka jest, nie no, słabizna.
Tu jest trójka w rolnictwie i tu, Tybaldo, to ja bym może z tobą zagadał, abyśmy wywalili tamtą dziewczynkę. No zobaczymy. Mamy Tybaldę przynajmniej tutaj, nie jest taka tragiczna. Do czegoś się w ogóle nada. Aczkolwiek to jest tylko trójka nadal. Żaden szaleństw nie ma. O, są nasze zabudowania. Są już tu gdzieś nasze zabudowania i trzeba będzie sobie znaleźć miejsce na drugi magazyn. Pewnie gdzieś obok tego pierwszego postawimy dom, to potrzeba płaskiego kawałka ziemi. To chyba raczej tu by było. Ładnie by to można było też później w razie czego otoczyć murem, nie? O, tu można tak zrobić. W razie czego to możemy zrobić jeszcze taki numer. O, tutaj jest, proszę. A ty, chłopcze, Otto. O, Otto. A, to ty tu robisz, tak? A, zaraz zobaczymy. Otto, czym ty się zajmujesz, chłopie? Górnik jest. A, jak górnik, to dobrze. Dobra, moi drodzy. Warto by chyba było, jak postawimy tu ten drugi magazyn, schowaj tą kuszę, to w sumie niepotrzebna, to może wyburzyć ten stary u nas w głównej osadzie i go też przerobić, jakby przestawić na ten lepszy. No, to by nie było takie złe. Magazyny. Magazyn 2, no tak, tylko że... O, jest. Myk, żeby nie, jak najmniej miejsca. Jeszcze to tak jest w miarę, nie? Do otoczenia palisadką, jakby trzeba było, to się da. Dobra, co potrzebujemy? Kłody. Dobrze. Kłody były tu. Były. 80 chyba wystarczy. Tak, 80. Ja to jestem też dowcipny. A ryb... Moment. Dobra, jak to postawiliśmy, to fajnie, fajnie. Ale trzeba ryby sprzedać, bo nic nie udźwignę. Dobra, lecimy tu, zanim jeszcze noc nastanie. Będzie można jakiś handelek zrobić z panią od ciuszków. Nie? O, jest tutaj nasza dziewczyna Lubomirka. Proszę bardzo, pokażmy, co ty tu masz. O, też ciekawe rzeczy ma. Simple backpack, simple small backpack, small pouch, a my mamy lepsze. Dobra. Czyli mamy large i simple large, nie? Jeśli chodzi o simple large backpack, tak. Czyli dobra, rybki niestety wszystkie opylamy. Czyli niestety albo niestety. No bo nic nam po nich, a kasa zawsze się przyda. Jakoś nie mamy za wiele możliwości na razie, żeby coś z nim podziać. Dobra, i zajmiemy się teraz budowaniem. No powiem wam, że to będzie, nie wiem ile, jaką pojemność mają te magazyny dwójka, bo... Przyznam się szczerze, że nie sprawdziłem. Zaraz zobaczę. Jak sobie weźmiemy trochę kłodek. Kurczę, co ja z tym kłódkami? Cały czas to mam. Dobra, ile możemy wziąć? Tak 60, 70. Trochę będzie ciężko, ale powinniśmy się dociągnąć. To i tak te kłody szybko nam wyjdą. Bo to wszystko z kłód jest budowane, nie z patyków, tak to pierwsze, tylko tym razem kłodowe ściany. Nie wiem, czy w ogóle wystarczy te 80, tak to się rzuciłem, a może się okazać, że będzie ciut mało. Dobra. Nie? Może być ciut mało. Będzie trzeba samemu dociąć. Iść w las i nazbierać, bo coś chyba mało będzie. Tutaj jednak dużo więcej schodzi kłód. Nie myślałem, nie? Że aż tyle. Myślałem, że będzie o jedną, tak wtedy, jedna, dwie. I z głowy. No dobrze, będziemy mieli cały odcinek, żeby postawić tą większą, jak najbardziej, największy magazyn. Ile? No to jeszcze trochę zostało, nie? Bo jak tak patrzeć, to trochę będzie. Tam deski chyba jeszcze będą potrzebne na dach. Desek też nie mamy za dużo. No, kłody się skończyły. No, byłem taki hop-siup, że mamy tych kłód, a tutaj o. I nawet nie starczy.
Nie ma szansy. Może i byłoby, ale brakuje na dach w takim wypadku i na jedną ścianę, nie? Czyli tak, tu dwie kłody, a to już jakieś kłody na dach będą potrzebne, czy tylko ta po jednej? No to jeszcze jakieś 10-20 kłód, w nocy mi nikt nie pomoże, to znaczy nie natną niczego. No trzeba do lasu iść. Może do lasu to przesadziłem, ale gdzieś tu, po drodze, no, może im wszystkich drzew nie wytnę, chociaż tutaj nowe rosną, więc sobie odrosną. No. Dobra. Czyli tak, od razu łopatka, myk. Jedna kłoda już jest. Nie chcę gałęzi klonu, tylko chcę kłoda. Właśnie, gdzie to poleciała. Dobra, i teraz tak, tu kolejny klonik. Okej, łopata. Okej, i znowu siekierka. Mam nadzieję, że tej siekierki nam wystarczy. To jest ta lepsza, więc jest szansa, że tak będzie. Ile mamy tych kłodków już? 8? 10. A, bo ja wykupuję ten, więc będzie 10. Dobra, brzuski to sobie ostawiam. Szukamy klonów, żeby jak najmniej dziabania było. Czekajcie, myślę, że nic nie widać. No właśnie, to chociaż może takie rzeczy. Pochodnią, bo jak po nocy bunuje, no to chyba najlepiej by tak było. Zresztą w ogóle. Bo to jest dwuręczny łopata. No dobra. Wiecie co? Może po prostu nie będę wam tego pokazywał, no bo to za filozofia ścina drzewa. To już każdy wie, jak to wygląda. To widzimy się, jak będziemy stawiać tą naszą małą. Tudzież nie małą. Magazyn. Najbardziej to jeszcze tylko martwię się, moi drodzy, że będzie problem z deskami, a desek ja tu nie zrobię. Będę musiał chyba, że postawię sobie jeszcze mały domek drwala, tylko po to, żeby deski robić tutaj. Ale nie będę go obsadzał jako takiego, nie? No, jest to jakieś wyjście, co prawda będziemy bezsensownie za niego płacić, aczkolwiek... Co, nic się nie ten? Nie pojawiło? Nic, no to dobra. Bo no to jest jakiś pomysł, nie? Żeby nie latać, bo tak to musiałbym lecieć na drugi koniec mapy, no może nie na drugi koniec, ale daleko, żeby ogarnąć, a w sumie ile taka drewutnia, coś tam, to dużo nie kosztuje i chyba nawet takie, wiecie co, takie coś właśnie chyba zrobię. Bo jednak niosę za dużo, dobra, ale to jeszcze te cztery spokojnie wciągniemy. O, będę ganiał. Tu. Dobra, ile mamy kłód? Kłody, 25. No dobra, zobaczymy, może wystarczy. Bo na pewno na dach będziemy potrzebować desek, których tyle nie mamy. Więc jak nic, trzeba będzie tutaj coś wymyśleć. A mój pomysł byłby taki, że postawić tutaj magazyn na drewno. O, bo tu desek będzie dużo, których nie mamy. O, to już było, dobra. Znaczy mamy, ale nie w takiej ilości. Tylko na dwie części taki dach, naprawdę? No dobra, odkładamy, chociaż nie odkładamy. Weźmy, ile tam tych desek, no co tych desek my tu mamy, to nic. A w ogóle to... Nie wydaje się wam, że było ich więcej? Jak za pierwszym razem zaglądałem? Kurde.
Co jest grane? Drewno, no trochę mało go, ale powinno starczyć na 10 godzin jeszcze, no czyli ewidentnie i tak musimy postawić jakiegoś małego drwala, nie ma wyjścia, bo po prostu 6 kłód, bo brakuje nam nawet drewna do... Wszystkie mogę zabrać, tu niedużo ważą. Brakuje nam po prostu drewna do robienia, do opału. Dobra, i tu by trzeba było gdzieś taki magazyn na drewno sobie machnąć. Może nawet gdzieś tu, jeżeli się da, ale nie, to jest tak stromo, że... Zresztą, o, dobra. Niech on będzie. Dobra, i co my tu potrzebujemy? Jedna kłoda i 8 słomy. No i zaraz będziemy mieli deski. Tak to się pracuje. Chciałem wam nie pokazywać, a i tak cały czas gadam, nie? Dobra, 8 słomy. Cały czas pokazuję i tyle. No, tu latają, ale tak może nie jest super jasno, ale... Dobra, mamy magazyn na drewno. Ejże. No nie, naprawdę? Wiecie, co się stało? Ach, dobra, bo się normalnie zaciąłem. Normalnie gościu się zaciął i mówię, że będę musiał i tak wracać, więc lipa była totalna. Dobra, my potrzebujemy deski. Całe 10 desek. No to i tak po ciemku się będzie robiło. No to chyba poczekacie, bo to jest jakieś minuta. No jakoś strasznie długo nie trwa. Zobaczymy, ile nam jeszcze brakuje. I odgłosy nowe są. O, to w tych update'ach się pozmieniało, bo też właśnie faktycznie coś o dźwiękach było, że są nowe odgłosy wytwarzania. No i ewidentnie są nowe odgłosy wytwarzania. Tam zostały jeszcze dwie deseczki, jeszcze jedna. Będziemy mieli 20 desek, zawsze to ciut więcej niż mieliśmy. I idziemy tłuc młotkiem. Zaczniemy, może do środka wejdziemy. Teraz 6 desek, no ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, że było mniej, nie? To nam nie ten, nie będzie, nie zabraknie. W ogóle nawet nam nie zabraknie, bo to się na jeden raz, na dwa razy zrobiło. Patrzcie, mamy magazyn na zasoby. Nie wiem, o co chodzi. O co chodzi z brakiem drewna w ogóle? Co tu jest grane? Bo zaczyna mnie to intrygować. Co tu się porobiło, co? Tego nigdy nie, w ogóle nie było. Zobaczcie, widzieliście, drewno po prostu znika jak głupie. Czy to oznacza, że coś w update'ach jakichś kolejnych głupoty porobili, ale... A czemu ja tu nie mam w ogóle pracownika? Ej, bo się kolejna matka zrobiła? Nie. Nie rozumiem. Mamy 3 drwali. Dobrze widzę? Drwal, drwal i drwal. I teraz powiedzcie mi, jak to się stało, że... Aha, no tu jest brak pracowników. A nie, dobra, to jest ten jeden. No to o co tutaj, moi drodzy, chodzi? 6-6, no wood. Kłoda, drewno opałowe. Dobra, zrobimy 20, nie, tu i tak więcej potrzeba. 20%.
tu możemy nawet zrobić drewną połowę 20%. Ale dziwne. Powiem wam szczerze, że jestem mocno zdziwiony. Czyżbyśmy wybrali... Ale naprawdę całe drewno, jakie mieliśmy do dyspozycji? Aż mi się nie chce wierzyć. Czekajcie, ile teraz jest pojemności? 2000. Coś tak jakby nagle znikło. Tam przecież mieliśmy 36 drewna. Pamiętacie, było 36 drewna. 2,8 na godzinę. To 28 na 10 godzin. No przecież nie minęło 10 godzin. Co to jest z tą... Dzisiaj gra nam odwala za numer. Dobra, tniemy to i przerabiamy na drewno do opałowe. Ale nagle skąd? W ogóle tego nie rozumiem. Jest dla mnie dziwne. Mieliśmy na 10 godzin ponad drewna. No okej, dobra. I co, i nagle znikło? Nie ma drewna? Weź tą siekierkę, chłopie. W ogóle jakieś niezrozumiałe to jest dla mnie. Rozumiem, w 10 godzin, ale przecież nie minęło nawet, nie wiem, godzina może? Dobra, zrobimy szybko jakieś drewno powiedzmy. To jest dziwne. Dobrze, to jesień, a nie zima. Aczkolwiek i tak maksymalnie niezrozumiałe dla mnie zupełnie. Bo skąd to się tak porobiło? Czary mary normalnie. Tak jakby nagle zużycie drewna poszło w kosmos. Coś mam wrażenie, że to postawienie tego drugiego magazynu zmieniło tutaj cały numer, jakiś układ, bo w ogóle znikło nam to drewno. Przecież tam było tego drewna ileś tam. Drewno połowę, nie? I nagle sru, nie ma niczego. Nie, worek zostaje. Nie ma, proszę bardzo. No dobra, teraz jest ok, ale to oznacza, że naprawdę coś dziwnego się podziało. Dobra, trzeba pościnać więcej. Niestety, drzewek. Brzuska, jest jakiś klon, czy tylko same brzozy? No dobra, trudno. Jeszcze ta siekiera na chwilę starczy. Ale się zdrażniłem, no. Sprawdzaliśmy to. Jeszcze sprawdzałem, nie? Sami widzieliście, że było sprawdzane i że normalnie było na ponad 10 godzin, a potem nagle człowiek wraca i nie ma nic. Jest to gdzieś jakaś kłoda jeszcze? Czy ja już taki byłem, wszystkie zebrałem? Zebrałem. Dobra, to jeszcze jest jakieś drzewko. Ale no. Co tu się teraz dzieje? Czuję, że to ten dodatkowy magazyn. Coś poszalał. On to jakoś procentowo coś przeliczył i nagle wcięło nam... wcięło w ogóle drewno opałowe, nie? Dobra. A w ogóle teraz brzoza daje tylko dwa? Dwie kłody tylko? Pff, czekajcie, aż muszę to sprawdzić. Jeszcze jedną. Na to wygląda, nie? Na to wygląda, poczekajcie. I teraz tak. Jak jeszcze trzeba w nią trafić. Patyki i jedna kłoda. Druga kłoda. I nie ma więcej. Dwie kłody tylko, bo jest. Tragiczne drzewo się to zrobiło. Dwójka. To w ogóle nawet o czym gadać nie ma, nie? Słabizna teraz. To chyba, że teraz rozróżnia małe i duże może jeszcze. Nie czytałem wszystkich zmian, aczkolwiek może tak być, że zrobili taki numer, że teraz małe drzewa dają mniej po prostu drewna, no co całkiem byłoby logiczne, nie? Nie jest tak, że wtedy pniaczek ledwo co kurde w szerokości ramienia i cztery kłody, nie? Tyle samo co wielki klon. Nawet by było rozsądne. Zobaczymy, jak teraz wygląda, ile drewna opałowego zżarli. Czy mieści się w tych 2,8 na godzinę, czy jakaś absurdalna ilość znowu znikła. Jeżeli tak, to będzie to wkurzające. 14. No, powiem wam, dobra, powiedzmy, że brakowało, tak? 6, więc dlatego wciągnęli. Wszystkie,
wszystkie 6. No może i tak było, czekajcie, zrządzanie. Mamy 70 prawie, tak? Na 20 godzin z pewnością wystarczy. Na wszelki wypadek jeszcze zrobię jedno drzewo, dopóki siekierka się nie skończy. Gdzieś tam jakiś klon jest, bo nie chcę mi tych brzus się ścinać, bo trochę mało opłacalne. O, tu jest klonik. Mam nadzieję, że tu żadnych zwierzaków takich, co to lubią ugryźć, nie ma. Zobaczymy teraz tak, jeden pniaczek to pniaczek, wiadomo, ale nas najbardziej interesują, to nie jest jakiś wielki klon, aczkolwiek podwójnie, więc już pewnie będą cztery, nie? Jedna, dwie, są cztery. Dobra, weźmy jakąś dużą brzozę, to jest taka w miarę duża. Nie, tutaj gdzieś była jedna z tych, nie? O, tu jest taka ładna, duża brzoza, zobaczymy. Czy ona też mi tylko dwa da? Starczy, siekierko, starczy. Dobra, łopatka to łopatka, wiadomo o co chodzi. Ale teraz zobaczymy, czy taka brzoza też nam da tylko dwa pniaki. Jedna kłoda. Druga. Nie kamień, tylko kłoda. I nie ma więcej. Czyli brzoza tylko dwie kłody, nie trzy. No dobra, to powiem wam, szału nie ma. Trochę się rozczarowałem nawet. Nie wiem, czy to jest mądre, no ale dobra. Wydaje mi się, że jednak 3 to miało bardziej sensowne. Chyba, że teraz postopniowali. A nie, bo może... Nie, no jak to było? Może zawsze tak było? Tylko ja już nie pamiętam. Że 3 daje na przykład sosna? Tak, to chyba zawsze tak było. A dwie brzoza? Nie, czy brzuska i sosny dawały po prostu po 3? Może teraz to wystopniowali. I teraz jest tak, że brzoza daje 2, sosna 3, a klon 4. Zobaczymy, wiecie co? Muszę coś się napić. Podejdę, tu strumyk był. Zwolna tak sobie płyną. No może nawet nie tak zwolna, ale się napijemy. Tak jest, nawet możemy coś zjeść, bo można. Dobra, i lecimy zrobić z tego jeszcze trochę drewna opałowego. No ale powiem wam, że jestem zdziwiony tym nagłym zniknięciem. 30, tam, czy tam było 60 coś też drewna. Czy jakoś tak, no na pewno było więcej, nie, 48 chyba, no nieważne. Na pewno było więcej niż na 10 godzin. A nagle nie ma, w ciebie. Myślę, że ten magazyn tutaj zakłócił to, jakoś to dziwnie gra potraktowała i znikło jej to drewno. Ale dobra, mamy teraz kolejne 1000 kg do przerzucenia i wydaje mi się, że niegłupim byłoby, zanim się to zapcha, rozwalenie naszego starego magazynu i postawienie tam dwójki, tylko boję się, że on mi się tam nie zmieści. I wtedy będzie dopiero skucha, bo wyjdzie, że niepotrzebnie rozwalony był magazyn. Kurczę, a tam ta palisada. No chyba, że najwyżej palisada się przesunie kawałek wtedy. To też jest sporo kłód, no ale miejsce trzeba mieć, nie? Bo to ważniejsze niż tam kłody. Kłody zawsze się tam gdzieś uzbiera. Zobaczymy. Zobaczymy. Dorzućmy jeszcze kolejne drewienko opałowe. Mamy teraz setkę, kamień też tu wrzućmy, dobra, i zobaczmy jak to wygląda. No, moi drodzy, teraz to sobie możecie grzać ile chcecie. Dobra, jak tu jestem, czekajcie, co tu potrzebowały? Do ulepszania. To był kicz czy wapno? Kicz. Czy my mamy kicz? Jak nie mamy pewnie. Kicz jest, no ale za dużo go nie mamy. Bo można by im, no tam trochę podbajerzyć ten domek. Dobra, dobra. I miejmy nadzieję, że kiedyś tam no, jeszcze dorobią. No dużo go nie potrzeba, ale zawsze parę można by, kurde, ręcznie samemu zrobić, ale potrzebna jest stodoła. Bo tego nie zrobię gdzie indziej, czyli niestety nie tu. No nie będę tu budował stodoły, bo to była lekka przesada.
Mamy gliny trochę mało też, więc też szału nie będzie. Żelazo mamy trochę. A w ogóle nam wszystkiego znikło. Nie, no jak... Naprawdę. Chyba nam poznikało. Nie, kamienia 200 jest. A tak mi się wydawało, że miałem więcej żelaza? Czy ja coś z tego żelaza już zrobiłem? Bo też tak mogło się zdarzyć. Nie wiem, mam takie jakieś wrażenie, że coś tu się pomieszało. Dobra, ale jak było, tak było. Przenosimy się do domu. Gostowie, tak, przenosimy się do domku. A, czyli kusza jest dwuręczna, więc nie da się nieść. Zresztą nie będziemy z nikim walczyć, tylko bardziej odstraszać. Więc na wilki pochodnia się przyda, jak znalazł. Bo teraz pomyślałem, zrobimy sobie tego kiczu, jeśli gdzieś tam będzie więcej gliny. A jeżeli nie, no to i tak idziemy spać do rana. Przestawimy im wtedy wszystkim zbieraczom na glinę, żeby jak najwięcej tej gliny tam naciłali. No i możemy sobie dokiczować tą naszą chałupkę tam. Powiem wam szczerze, że coś z tym budowaniem tych magazynów tutaj było nie halo. Gdzieś nam uciekły te wszystkie. Na pewno było więcej niż 10 godzin, więc to jest niemożliwe, żeby nagle w ciągu, nie wiem, 2-3 godzin wszystko wyparowało. Dobra, jesteśmy już w miarę oświetlone klimaty. No, bo co my tu zrobimy z tej gliny, to my chyba niewiele zrobimy. Jak pamiętam, to się niedużo dało. Tam potrzeba jej było sporo, żeby ten kicz wykręcić. Kicz. No właśnie, bo zrobimy tylko 20, to też tam, chociaż na ten domek może by starczyło, średnio. Średnio, średnio, dobra, moi drodzy, no ale to zawsze coś tam mamy, odsuń się. Zawsze go coś będzie, jak się wrzuci tutaj chłopakom, żeby faktycznie ogarniali jak najwięcej gliny. Słomkę tu wrzucimy, no reszta to nam tu niepotrzebna. To sobie możemy nawet od razu ustawić na priorytetach. No, na razie wszyscy są zadowoleni, ale skąd to kurde ten się wziął? Nie mam pojęcia. Magazyny, magazyny, magazyny. Magazyn na drewno. Dobra, to było... Nie na drewno, to chata wydobywcza. Przepraszam. Chatka wydobywcza. I tu zrobimy sobie te tak... Kamień 10. To zrobimy 10, ale za to normalnie tyle, aż idzie w glinę, wszystko w glinę, panie. 10, 10, a nie, to dobrze, to jest inaczej niż tam? Dlaczego to jest w innej kolejności? Nic z tego nie rozumiem. No kurde, 75%, nie? No poczekajcie. No, tu jest inaczej. Zamienione jest to. Czary mary, jak zwykle. Dobra, nie będę wnikał. No to jest o tyle dobra. A w kopalni... Co? Nie, to... W kopalni... W kopalnia... Kopalnia co robi? Żelazo. No w sumie żelazo, bo nic nam więcej tam niepotrzebne. Kamień na razie może być 5%, 90% w żelazo. Tu brak pracowników. O, można by takiego miśka na magazyn na drewno, ale tam on nie miałby gdzie spać. Więc to bez sensu. A czy mógłby spać pewnie tu, bo to chyba grzeby nie przeszkadzało, z tego co mi się wydaje. Dobra, wiecie co? To tak, od razu zjemy sobie coś. Nie, zjemy sobie nie. Najpierw pójdziemy spać. Pójdziemy sobie spać. O, proszę bardzo, widziałem cię, cwaniaku. Co ty po nocy tu robisz? A teraz udaję, że śpi, zobacz. A, jaki cwaniak. Dobra, my sobie śpimy. Widzimy się rankiem. Jakert, wstawaj, Zwyra. Co to jest? Co to jest za spanie? Nie ma tak dobrze. Dobra, i teraz tak. Znowu zabierzemy coś na handel.
I myśląc coś, znaczy mówiąc coś, mam na myśli ryby, bo my to z nimi nie mamy żadnego pożytku w sumie. No niestety nie mamy, oprócz solonej i smażonej to chyba nic nie mogę zrobić. Dobra, patrzę, co by tu jeszcze było. Mięso jest ok. Dobra, to wydaje mi się, że to by było tyle. Ale mówiliście jeszcze też, że warto robić strzały żelazne. Sobie zobaczymy, co jest potrzebne do żelaznych strzał. Nie, to nie są to są narzędzia. 10 żelaza, 50 pióro i patyki. Dobra, no to weźmiemy sobie, co tam mamy. Tych patyków nie mamy za dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ich za dużo nie mamy. No właśnie, tylko setka. Żelaza 10 to ze 20 żelaza. Bo na dwie nie więcej starczy i piórka. Piórka nie wiem. Tam 100 coś weźmiemy. Dobra. Dociągniemy się te bez problemu. Trzeba by też sprawdzić. Ale tam mamy chyba kogoś w gospodzie. Zaraz zerknę, czy faktycznie ktoś pracuje, żeby nam pomógł wyrabiać tam jakieś żarełko, zmniejszać tą kapuchę i wszystkie inne rzeczy. Bęty tu. Tak, całe dwa. No to się narobimy, no ale nie ma wyjścia, nie? Zawsze coś. Bo nie mam tych patyków zakichanych. Jedna paczucha jest. Dobra, jak to wygląda obciążeniowo? O, tak nawet. Nie, o, to są bardzo lekkie, bym nawet powiedział. Ryby, zupy to sobie zjemy. Wiecie co? To by było niegłupie. Dobra, ale to tak, oddamy patyki, piórka. Bo tak jakoś na razie nie są nam potrzebne. O, kiczy mamy trochę. Tego naszego, czy gliny. Chciałem powiedzieć, coś rośnie? Chyba rośnie, ale nie wiem, czy oni od samego rana tak zaczynają pracować. Dobra, bo byśmy potrzebowali, co my byśmy potrzebowali? Żarcia jeszcze trochę nakręcić na handel. Bo i tak widzę, jest go naprawdę sporo. Właśnie, tylko czego na handel? No może. Tutaj też mamy tych rybek z pola, bym też je wziął, przehandlował. I co jeszcze? W ogóle całą rybę, po co nam? Solona 8 kg, trochę za dużo. Ale czekajcie, można by to wciągnąć. I zostało nam jeszcze jakieś 5 kg. No i dobra, resztę się powiedzmy, że przerobi. Nie będzie tak źle, żebyśmy na pusto nie latali. A co, już wszystko żeście w polu zrobili, towarzysze. No dobra, a właśnie, sprawdźmy, jak wygląda. Czy mamy kogoś. Nie, jest karczmarzem, także no dobra, no ale widzicie sami, że szału nie ma. Roberto to nic nie robi, bo jest za mały. Nasz jakert jeszcze się obija. Dobra, i teraz patrzę, co by tu można było i gdzie by to można było coś tu im porobić, ale nie bardzo, nie? No pracownik pola może by poszedł coś wytwarzać. Ile w karczmie może być ludzi, bo to też byśmy mogli dorzucić. Pracownik pola. Pracownik pola, nie no. Ale oni w wytwarzaniu to też szału nie ma. Dobra, to zostaje nam w wytwarzaniu tylko ten pracownik pola. Gryzelda. Gryzelda. Czy ty byś chciała, Gryzeldo, iść sobie do tawerny? O. Karczmasz. Dobra. Niech idzie. Trochę niech nam tego żarcia porobią. No na polu to i tak to za wiele nie ma do roboty. W sumie wszystko zrobione.
Czekamy na zimę, żeby marchewki zacząć siać. No i na glinę. Ale nie widzę, żeby jeszcze ruszyli do roboty. To tak jakoś dzisiaj dzień świąteczny, czy co? Nie, glina tak przychodzi, w takim tempie, że kłody też widzę. Drewno opałowe. A jak ja tam poustawiałem jeszcze raz, żeby teraz nie przesadzić znowu z magazynem na drewno, żeby znowu teraz faktycznie tylko nie robili. Nie, no dobrze, chyba robią 65-20. Dobra, zobaczymy, jak to jest. No, mają tego drewna trochę, chociaż i tak mam wrażenie, że schodzi strasznie dużo i szybko. Nawet jak dla mnie za szybko. Myślę, co? Zróbmy tak, że zabiorę tu i dorzucę jeszcze tu w tym przypadku i tutaj. A, to już taki jest 60-20. No dobra. No my lecimy zobaczyć, jak tam wygląda handelek. Nie pamiętam, czy tu jeszcze kasiorę mają, czy żeśmy wszystko z nich wycisnęli. Teraz naprawdę można kawałek się przebiec, kurczę, nie? Bez zadyszki, że tak powiem. Kunegunda, nie, Kunegunda chyba nic nie ma. No właśnie, gdzieś tu ktoś szedł, czy mi się wydaje? Tu szedł. Chodź tu do nas. Nasz mistrz od krówek. O, właśnie. O, i się na cilaczku zaciął, więc na nim zagada. A, czyli jednak są wyprztykani. To pójdę do widzenia. Dobra, czyli są jednak wyprztykani. Nie pamiętam, czy wszystkich tu ogarnęliśmy w wiosce, czy jeszcze ktoś został się z jakimśkolwiek pieniądzem. Pieniądze. To nie ty, Rudolfinko. Nie, 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 nie. Tutaj jest Adelinka. Czy ty masz jakąś kasiorkę? Też wyprztykana. No to zostaje nam tylko Jaro Gniewa. Nie wiem, czy ona już jest u siebie w pracy, że tak powiem. Jak widać, nie. No dobra, to my lecimy i tak szybkim tempem na handelek. Zobaczymy, czy to coś zahandluję, bo i tak musimy ten kicz zrobić, więc no nie bardzo mam jak lecieć na naszą nową, a czy na nasze wykopaliska, jak ja bym to nazywał, czyli na naszej kopalni, no bo i tak nic nie zrobimy, znaczy zrobimy, no chciałem kiczować im te chałupki, no a kicz mogę zrobić tylko w głównej osadzie, więc nie ma takiego ciśnienia, żeby tak biec nie wiadomo dokąd. Mam nadzieję, że tutaj będzie jeszcze jakiś pieniądz u ludzi, czy też już jest wyssane zupełnie. Hej, ludziska, jak to z wami? Falibor, ty chyba się coś miałeś. O, dzięki ci, hopie. Ratujesz sytuację. Rybki tanie, więc cała ryba pójdzie. 7 to se nawet może zostawię do przegryzienia. No i tak to za wiele nie zarobimy, ale możemy bełciki pylnąć. O, szamu nie ma, ale zawsze coś tam się sprzedało. Dobra, to znaczy, że jednak musimy udać się do kolejnej wioseczki, bo tu chyba dziewczyna Milena, Ida chyba, nie? Tak, jest wyzerowana. Ida jest wyzerowana, więc nic tu nie kupimy. Znaczy nie sprzedamy, kupić możemy. Dobra, no to lecimy do kolejnej wioseczki. Tam już powinniśmy chyba mieć jakąś kasiorę do dyspozycji u mieszkańców. Sprzedamy te bełciki i szybkim powrotem wrócimy robić kicz, moi drodzy. Ciekawe, czy przed zimą. Fajnie było przed zimą to ogarnąć, ale to było trudno. Czas tak leci dość szybko, no ale zobaczymy. Jak nam nazbierają tej gliny, bo to jest najważniejsze, nie? Żeby jednak ta glina się tam znalazła, chociaż ze 30 gliny, żeby było. To sobie 3 te porcje kiczu zrobimy, będzie 50 kiczu, to powinno nam wystarczyć. Nie zerknąłem też dokładnie, ile faktycznie tego kiczu trzeba. Wezmę coś do ręki na wszelki wypadek, takiego strzelającego.
prawda, widzę, że zwierzaczków jakoś tak mało, ale akurat to nam nie przeszkadza. Nie? Ani żubrzyków, ani... O, tylko króliki brykają. No dobra. No tu świnek, a tam świnka jakaś biegała. A, są. Nie, to żubrzyki tylko gdzieś się zmyły. Ale reszta na miejscu. Powiem wam, że naprawdę w tym nowym wydaniu silnika fajnie. Wiem, że się powtarzam, ale cały czas mi jakiś taki drobiazg, jakieś odbicie na tej kuszy, co trzymam gdzieś tam, cień i tak dalej, zaskakuje. No, wygląda to całkiem, całkiem. Dobra, gdzieś tutaj mamy kogoś z kasą. Siedzisz w chacie jeszcze, czy już gdzieś poszedł? A, tu jeszcze, Norbercik, dawaj tu. Handelkujemy. Żelazne strzały, waś kupi? Kupi. I bardzo ładnie. I mamy już 9000. To ja już pójdę, do widzenia. Dobra. I tak może być. No i teraz znowu szybki odblokowanie postaci. I wracamy. Może nam się uda trochę kiczu wymodzić. Aczkolwiek wątpię, żeby w tym tempie udało się im tu wyprodukować tyle tej gliny. Zastanawiam się, czy gdzieś tu glina była, nie? Była. Jakbyśmy tak spróbowali sami trochę nakopać. Podobno w tych osuszonych przeze mnie miejscach ta glina się pojawia, odnawia. Tylko, że nie zawsze ją tak łatwo widać i trzeba tam macać myszką, żeby pokazało, w którym miejscu ta glina jest do wykopania na nowo. No to zobaczymy. Trochę czasu już minęło, więc faktycznie mogłoby się coś odnowić. A tu jakieś takie puste miejsca, nie wiem, czy to są tylko górki, czy to jest też, nie, taka górka z patykiem, bo myślałem, że też jest jakieś miejsce, gdzie może nowa glina albo coś w tym stylu, ale nie. No, tutaj to było. Jestem ciekaw, czy będą, czy nie będą. Czy gdzieś tu znajdę coś do wykopania, czy już tylko... A, można. No to bardzo fajnie. Korzystając z tego, że ta łopata tak szybko się nie niszczy, to... O, proszę. Żeśmy ładnie glinki nazbierali. No dawaj, dawaj. Tym razem tu akurat dużo nie było, tylko 5. A, i oczywiście się tak jakby czyści to miejsce. Tylko teraz czy się czyści tak już na amen, czy... Mam nadzieję, że nie. Czy się znowu uzupełni. Pięć glinek. No, myślałem, że tak tam będzie 9 albo coś, a tu 5 to szału nie ma. No to razem wyszło w sumie 9, tak jak chciałem, nie? Dobra, latamy i szukamy tych miejsc glinonośnych. Słuchajcie, tu nie, to za małe. To chyba też za małe, zresztą tu ostatnio grzebałem, nie? O, tutaj są jakieś jeszcze. Takie bardziej łyse polanki. O, jest coś. Jakieś większe, więc może będzie więcej. 7, no. Zacnie się trafiło. Cztery, no to było małe. To pewnie też będzie czwóreczka. O, tu 10 za to. W ogóle jedzie totalny random dla mnie. To co wielkie poszło 7, ma średnie 4, a małe poszło... A, depleted jest. To nie kop, nie kop, nie kop, nie kop, nie kop. A to małe poszło, kurde, dyszką. No, ale dobra, to lecimy. Kolejne. Dyszka kolejna. O, przyjemnie. Przyjemnie. Czy coś tu jeszcze jest? Nie.
Za to kamieni sporo, ale gliny już chyba... A nie, to coś może? Nie, to już takie... Tylko ze ściółką miejsca. Nie widzę tu takich glinianych dołków, żeby coś tu podziałać. Jak powiem, tak jeszcze grzybki zbierał, żeby zarobić, nie? Teraz to odległe czasy. No dobra, to nazbieraliśmy, ile tam tego się naciągało. No może coś tam wyjdzie nam z tego, co jeszcze nazbierali sami nasi pracownicy, to może będziemy mieli na kilka taczek kiczu, jakkolwiek to brzmi. I sobie powoli odpoczniemy. Może kurde zdążymy przed zimą jeszcze im ocieplić chałupkę do końca. By było całkiem. A jak wygląda opał? Teraz wygląda normalnie? Dziwne. Tylko 20%, więc tam niewiele przecież kurde idzie z tego, co wybiorą jako drewno opałowe. Dobra, zobaczmy ile... Aha, glina będzie tutaj. Ile nam tej gliny tu naglinili? No tam ciutkę zabrali, nie było tego może nie wiadomo ile, ale coś mamy, dobra, i potrzeba trochę słomy. A, przesadziłem, ale już nie chciało mi się przeklikiwać więcej, dobra. Zobaczymy, o, wszyscy stoją i czekają na robotę. 9, no to już będziemy mieli na pewno, na to, żeby sobie okiczować tamtą chałupkę. O, to tyle przed zimą zdążymy w takim wypadku. Jeszcze spróbuję tam przebiec się raz. Powinniśmy zdążyć, ale dzisiaj biegany odcinek, nie? W tym i z powrotem, w tym i z powrotem. Dobra, to byśmy mieli wszystkie chałupki obcieplone, że tak powiem, już ładnie. Dodatkowo co? Nowy magazyn. Dodatkowego pracownika wrzuciliśmy do tawerny, więc trochę żarcie się będzie może szybciej robić. Trzeba kupić przepisy, bo może się, ja już nie pamiętam, czy ja kupiłem po tej update'cie. Może się okazać, że tralalala, tak jestem zadowolony, ojejku, jaki przeciążony. A może się okazać taka sytuacja, że oni nam nie robią, bo nie mają... nie mają przepisów w ogóle, zaraz zobaczymy. Tylko się do vlogę, do... Uch, dawaj. Ciężki ten kicz. Co to taki? O, kicz taki ciężki? Tak, to on taki ciężki. Glinkę wyrzucimy. I proszę, zobaczcie ile kiczu. No, ale dobrze, nie musimy tego nosić. To jest ten plus, że tam jest ten taki przechodni magazyn, jak ja to nazywam. No dobra. Sprawdźmy przepisy. Nie, gdzie to będzie? To nie, w technologii. Czy my mamy w ogóle przepisy? Tawerna. Kupione zupy, dobra. To robią, bo się zastanawiałem, czy tak, ale nie wiem, czy i tak na wszelki wypadek nie kupić wszystkiego z tych najtańszych. To nie jest nic drogiego. Chyba wydaje się, że jednak warto by mieć w tawernie 2. A, tu mamy nawet chleby. Bo to już tak widzę, że na ostro poszedłem. Tawerna 3. Rybna tarta. No można by, tylko że to mąka, wiadra z wodą. Aha, my wiaderek nie mamy. No to wszędzie wiadro z wodą, nie? Dobra, to będziemy myśleć potem. Ale w takim wypadku nie. Są ludzie wyznaczeni do pracy, więc zakładam, że powinno tego przetworzonego jedzonka coś tu się pojawiać. Zupa kremowa, o. Aczkolwiek
Zaraz sprawdzimy, jak wyglądają. Jak wyglądają zasady pracy ich, bo może tam jest problem, że się to nie dzieje tak jak powinno. Nie, to gdzie jest tutaj tawerna? Czyli zupa jest working. Gulasz. A, bo to jest tak zrobione, dobra. To zrobimy tak 50-50. 50% na zupę i 50% na gulasz. Czym? Ze zwykłego mięsa, tak. My robimy ze zwykłego, nie z solonego. Także no, teraz to ten, no to powinno działać. Tylko że to chyba tak jakoś wolno robią. 270, dobra, zobaczmy jak wygląda zbiór kłód. Czy nie przesadziłem z procentami. Aczkolwiek nie wydawało się taką straszną zmianą. Nie, no dobra, kłody są, to drewno opałowe, niech to tam rośnie. Na zimę może być tego więcej. Dobra, to co? Czy ja mam coś do jedzenia? Coś tam było chyba, nie? Solona rybka. Dobra, po drodze się napijemy. Idziemy okiczować chałupkę przed zimą. I to na dzisiaj będzie chyba fajrant dla mnie. No, pi. To możesz iść i pić. O. Dobra. I to byłby fajrant, moi drodzy. No to co, to tym razem chyba już tej drogi to sobie oszczędzimy. Zobaczymy tylko już samo kiczowanie na miejscu. I czekamy na zimę, jak to wyjdzie. No dobra, to widzimy się za moment. No i dobra, jesteśmy na miejscu, bierzemy kicz w łapę, jak to mówią. Weźmiemy tyle i zobaczymy, jak tutaj to wygląda, ulepszanie, o. Myk. Proszę bardzo, i przed zimą będzie piękne wypasienie, ulepszona chałupa. No, młotek się zmłotkował, ale my tutaj mamy drugi, już przygotowałem sobie wcześniej, bo czułem, że nie dotrwa do końca remontu. I zobaczmy, czy tu jeszcze u góry, tak, tu jeszcze u góry i ogólnie mamy cacy. Teraz można by było pomyśleć nad tym. Najlepsze jest to, że ulepszenia dachu ze strzechy nie można zrobić, zobaczcie, kurczę. Mamy deski. 11, trochę mało. Chyba, że sobie sami trochę tych desek narobimy, bo wpadłem na pomysł, żeby im jeszcze dach na zimę zrobić lepszy. Zobaczymy, jak zdążę te deski wysmarować, to bym szybko im zmienił. Przez chwilę będą bezdomni, no ale trudno, nie? Da radę. Niech się zrobią. Powinno być ok. Deseczek narobimy, także można będzie im ten dach przerobić. Jeszcze sporo dnia nam zostało. Całe popołudnie, bym taki wieczór powiedział, nawet lekko zahaczając. Przez chwilę będą bezdomni, ale to sobie dadzą radę. Tak szybko, mam nadzieję, nie spadnie to zadowolenie. Chociaż teraz to dzieje się naprawdę szybko, no ale to jest tylko jakiś tam mały remoncik, czyli będziemy jeden daszek rozwalać, drugi daszek robić. Zobaczymy. Na wszelki wypadek sobie zapiszę, żeby nie było to tamto, że kurczę, wyjdzie nagle, że mi spadnie do zera zadowolenie, bo im tak zdjąłem. Damy radę. Wtedy przed zimą mieliby już fajne mieszkanko. Będzie mniej też paliwa schodziło, czyli tego drewna opałowego, co też nie jest takie bez znaczenia na dłuższą metę, bo jak widać było, nagle go zabrakło, nie wiadomo skąd i dlaczego i po co. No dawaj, szybciej, trochę to wolno odziabie, ale dobra, okej, to w końcu deski nie
jakieś drobne rzeczy. Dobra, to co? Zapisujemy sobie F5 i teraz to się robiło tak. Trzeba było wejść, dach, myk, myk i teraz budujemy, nie? To jest to i dachóweczki. Myk i myk. I od razu dachówki wklepuję. Czyżby akurat nie zabraknie 12 desek, ale to chyba mamy te 12 w samym magazynie. 11, no naprawdę, czyli jeszcze jedna kłoda i, a nie, to kłód to trochę więcej trzeba, bo tam jeszcze musimy mieć 4, czyli to jeszcze 4 i zrobimy tylko, nie denerwujcie się, zaraz będzie dach, tylko niech on oddech odzyska, bo padnie jedną deskę, znaczy jedną kłodę na deski. Bach, dobra. Idziemy tłuc dalej. Da, daszek stoi. Puść mnie. Daszek stoi. Daszek stoi. I daszek stoi. No, dobra. I teraz ich szybciutko bezdomniaków rzucimy, a szybko nie spada, faktycznie, nie? F, przypisz dom, 0, to jest tu prosty, mały dom. Akceptuj. Akceptuj. I już nie są homelessy. Tak jest, już gra załapała. No, i teraz macie piękny nowy domek. Nie ma to tamto, kurczę. Można tak się bawić. Fajnie, jak jest taka drewutnia, można sobie w razie czego te deski przygotować, nie ma problemu. Dobra, oddamy dechę, bo niepotrzebna. Kicz też oddamy. No i dobra, i teraz w sumie, no, powiem wam szczerze, że tej gliny nie wiem, czy do czegoś potrzebujemy, więc w zarządzaniu od razu też raczej przestawię sobie te chatki wydobywcze. Na co? Tylko właśnie, na co, nie? Dobra, zrobimy tak, że 40% tu. Zrobimy na kamień, bo i 15% na lęs, bo jednak jak będziemy coś więcej budować, to pewnie to będą kamienne rzeczy. To zrobimy z powrotem 40. Dobra, 45. 15 i kamień 30, dobra, zrobimy 50. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie, mamy wszystkiego na razie dużo. Na 10 godzin 27, na 20 54, nie no, na razie spokojnie, no cały dzień starcza i chyba jest na plus to idzie, więc powinno być ok. Kłody też rosną, wszystko rośnie, patki rosną, dobra. Wygląda to, że jest w porządku. No to co, to może dzisiaj, żeby było inaczej, to z tego górskiego klimatu, taki widoczek na koniec dnia, o, na naszą mini osadkę, schowaj młotek, bo przeszkadza, a wygląda też ładnie, mimo że taki trochę przymglony, o, tam jeszcze dalsza osada, cywilizacja jest. No to co? To moi drodzy, to by na dzisiaj było tyle. Trzymajcie się, hej, hej.